Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Zobaczcie, jakie warunki pogodowe. Dobrze, że mam zabudowany samochód, że mam nad sobą szybę. I zobaczcie, jakie to jest w ogóle super auto, to nie jest byle co. Patrzcie, jakie tutaj mam felgi zamontowane, śmieszne. To są takie customowe. Bardzo fajny samochodzik, nie? Dzisiaj nim sobie troszeczkę pojeździmy. Zobaczmy sobie playlisty. A, mam dostępne nagrody 5 na main stage. Co to jest? Jeszcze tu nigdy nie byłem. Okej, okay, Corvetta, Dodge. Aaa. Okej. Okay. Tego jeszcze nie sprawdzałem, nie wiem jeszcze dokładnie, o co w tym chodzi. To jest samochód stworzony przez twórców, to nie jest realny pojazd z rzeczywistości. Jego nie ma w rzeczywistości. Wykonaj aktywności, by zdobyć punkty doświadczenia, tak? I realizuj 3 osie czasu. Ponowna wizyta, rywalizacja, eksploracja, okej. Okay. Osiągnij kolejne poziomy, by zdobywać nagrody. Ukończ jedną z 3 osi czasu, by uzyskać dostęp do rywalizacji w trybie legendy. Odkrywaj co tydzień nowy motyw kultury motoryzacyjnej. Każda aktywność ukończona pojazdem pasującym do motywu zapewnia premię PD. O, to jest chyba jakaś odmiana submitu, ale taka... bardziej nastawiona na to, żeby wbijać codziennie do gry, nie? No zobaczymy. Dobrze, więc mamy main stage. Są już nagrody do odebrania. Chyba w związku z tym, że zrobiłem sobie playlisty, tak? 150 tysięcy baksów! Ej, że... czy to jest coś w stylu Motor Pass? Ciężko powiedzieć. O, nic, będę to sobie jeszcze ogarniał. Wykonuj polecenia kary, by łączyć wydarzenia w ramach cotygodniowego motywu. Realizuj wydarzenia oraz wyzwania, by uzupełnić oś czasu ponownej wizyty. Pojazd z premią PD na ten tydzień będzie automatycznie wybierany, jeśli go posiadasz. No, nie mam niestety tego samochodu, będę musiał go prawdopodobnie kupić. O! Dostałem wydarzenie Main Stage, tak? I muszę je sobie wykonać. Poprowadzi cię teraz przez... kurczę, nie zdążyłem przeczytać. No tak, trzeba czytać te samouczki, bo potem nie wiadomo, o co chodzi. Ale my i tak mamy do robienia playlisty, więc chodźmy w aktywności, bo tu jeszcze jest dużo do... A czekaj, a co to jest? Odbierz teraz? Co to? Mogę sobie kupić te pojazdy, to są w pakiecie. Dobrze. To na razie mnie to nie interesuje, bo jeszcze mam trochę tu do robienia playlist. Czekaj, czekaj. Rywalizacja live. O, są playlisty. Właśnie, o to mi chodziło. I następna playlista, którą... ojej, jest playlista specjalnie do driftu. No dobra. To robimy w takim razie tą playlist. Idziemy, robimy wydarzenia. Ustaw znacznik. Jedziemy. No i jedziemy sobie, zobaczcie, jaką wybrałem sobie furkę. To nie są żarty, to jest jakaś specjalna wersja. Co to jest w ogóle? Czekaj, bo muszę sprawdzić. Pojazdy. A, GT500. I ten samochód ma, zobaczcie, jedną przednią lampę czerwoną, a drugą ma niebieską. I wybrałem sobie takie fajne malowanie do tego, czerwono-czarne. Co wy na to? Jedziemy sobie teraz robić offroadowe sprawy. A przy okazji posłuchamy sobie tego GT500 w specjalnej edycji. Dobra. Część z tych rzeczy robiłem chyba sobie w wersji beta. Niektóre wyścigi z tej playlisty na pewno. Chyba jeden robiłem na 100%. No ale tu jest ich kilka, tutaj jest ich więcej niż jeden, nie? Ale klimacik, kurczę. Ja muszę sobie kupić quada, bo widziałem, że jest. I trzeba się nim kawałek przejechać, zobaczyć, o co w nim chodzi.
będzie pasował do tej playlisty w sumie, co? Ciekawe, w jakiej klasie on jest, w motocykle czy samochody? Nie wiem, zobaczymy. Dobra. Okej, pierwsze wydarzenie dostępne i mamy już następne. Wyczyny, 10 nowych. Ja muszę sobie te wyczyny porobić, bo jeszcze mam z poprzednich playlist, ale one nie są aż takie ciekawe. Najfajniejsze są te wyścigi, bo coraz dostajemy nowe auto, jakieś inne. A tutaj do dyspozycji, znaczy do wygrania jest ten samochód z miniaturki. Ej, czemu mnie tutaj to w takim dziwnym miejscu pojawiło? Mam 500 metrów! Zobaczcie, jak... Nie, tak, tak. 500 metrów mam do przejechania do następnego wydarzenia. Bardzo blisko, te poprzednie playlisty były znacznie dłuższe, to znaczy dalej musiałem jechać, nie? Musimy sobie dzisiaj quada kupić, to przypomnijcie mi, ale najpierw pojedziemy sobie następny wyścig. Kurczę, ale mieli ten samochód, do niego przydałoby się włączyć kontrolę trakcji. Okazja do wykonania zdjęcia. Tęczowe widoki, zobaczmy. Zaakceptujmy motor, first wheel i zmierzch. Ok, zrób o zmierzchu zdjęcie motor, first wheel, które znajduje się na terenach motor, first. Czyli co, koło jakieś? Zobaczmy na mapkę, na pewno szybko znajdziemy to, o co im chodzi. Czy to nie jest przypadkiem to? Tutaj? Znaczy patrz, nie ma nazwy. Tutaj jest Karmit, to wiemy co to jest. Coś. O, czekaj, 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 zrobiło mi się. A, jest tutaj, okej. Okay. Chodziło o diabelski młyn, no nie byłem przekonany do końca o co chodzi. I musimy wybrać zmierzch. Proszę bardzo, mamy zmierzch i zrobiony. Tak? Zrobione, wykonane, okej. Okay. To było bardzo proste, ale takie... No nie do końca oczywiste, prawda? Co to może znaczyć motor first wheel? Ja byłem przekonany, że chodzi o ten taki logotyp z tych, tych rampek tutaj, że tak powiem Hot Wheelsowych. Ciekawe, czy Hot Wheels się pojawi tutaj w The Crew, nie? To już by było przegięcie, już mamy Donut Media z Forza Horizon. Dobra, wbijamy do zawodów i zobaczmy, co mamy do zrobienia teraz. Mieliśmy mieć offroadowe sprawy. A tu widzę, że... Ale to nie, to na pewno jest ta playlista. A co to za fura tutaj była po prawej? O, nie znam jej. Co to, Lambo jakieś? Czekaj, ja się muszę temu przyjrzeć. Ale chyba nie będę mógł robić tutaj zdjęcia niestety. To jest zablokowane, tak? Tak, jest zablokowane, nie można robić zdjęć. Chciałbym się przyjrzeć, ten żółty tam po lewej stronie, co teraz sobie jedzie. A, tak na marginesie, wyłączyłem całkowicie nitro. I co wy na to? Czy dam sobie radę bez nitra? No najwyżej włączę, jak będzie kiepsko. Ale na kierownicy i tak mi się go ciężko używało, to wyłączyłem. O kurczę, ale przeciwnicy widzę, że używają. Miałem nadzieję, że jak wyłączę nitro, to przeciwnicy też go nie będą używać, a tutaj widzę, że no nie, ale kurde. To nie tak miało być, ej. Używają, kurde. No to muszę liczyć tylko na strumień aerodynamiczny. Niedobrze, niedobrze. Dawaj, ciśnij tam, GT. Okej, dostałem właśnie informację, że wygrywanie to nie jest temat przewodni tej playlisty i wcale nie muszę być pierwszy, żeby przejść dalej, więc jest to taki po prostu grzecznościowy wyścig i chodzi tutaj o zwiedzanie. Dobrze, dziwne zwiedzanie w sumie, nie? Na torze wyścigowym, gdzie mamy innych przeciwników. Wolałbym jednak wygrywać. Ciężko mi uwierzyć w to, że nie dostanę pełnej nagrody, jeśli... będę ostatni, że dostanę pełną nagrodę, jeśli będę ostatni, nie? Nie no, nitro będzie trzeba, kurde, włączyć, bo ci przeciwnicy są za mocni. Dobra, ale tu chodzi o to, żeby sobie pozwiedzać, nie? Czyli będziemy dzisiaj robić temat zwiedzanie. Dużo pojeździmy po offroadach, czyli dla mnie to będzie i tak nowa rzecz, bo do tej pory jeździliśmy głównie po asfaltach, robiliśmy playlistę japońską, robiliśmy Liberty Walk.
robiliśmy sobie... Jeszcze coś żeśmy sobie robili. W każdym razie wszystko było po asfalcie, wszystko były drogowe. Nie? Każda playlista jest taka unikalna, bo ma swój klimat. A teraz będzie takie typowe zwiedzanie na luziku. Podoba mi się, chociaż lubię tą nutkę rywalizacji. I tutaj, skoro jesteśmy na torze, no to ta rywalizacja powinna jednak być. Ej, no kurde, to jest niesprawiedliwe. Nie mogę nitra teraz włączyć. A, udało mi się czołówkę podgonić. Tak, było intensywnie. Zgadzam się. Muszę nitro z powrotem włączyć, bo zobacz, co się dzieje na prostej. Ach. Kurczę, no, jednak się przydaje. Nawet mimo tego, że muszę czasami tą skrzynią manualną tu manewrować i sprzęgłem, to jednak dobrze by było sobie wciskać to nitro, nie? No bo to pomaga. Ach, nie możemy sobie kupić quada, bo trzeba ukończyć playlistę Offroad Addict, tak? Potwierdź zakup, nie, o, no to kupujemy. Nie, można go jednak kupić, okej. I mam kładzika, o kurczę, jesteście gotowi? Jak się tym jeździ na kierce? Ruszamy, ale patrzcie jak się... Fajnie tutaj z tyłu animuje, zajebiście wyglądają te... Patrzcie, no fajnie to się animuje. Ej, w Dekru 2 nie było kładów, no nie? Kład się pojawił dopiero tutaj. I widzę, że manewruje się nim na kierownicy tak samo jak na motocyklach, czyli mamy taki tylko obrót, bardzo mały, więc no muszę uważać, żeby za mocno nie skręcić. Tak wygląda nasz kokpit. Oj, będzie ciężko się przyzwyczaić, ale pojeżdżę tym trochę. 11 km, czekaj, co mi tu wyznaczyło? A, faktycznie, nie, no to tym nie będę tyle jechał. A czekaj, czy są jakieś biegi? Są, okej. Bo czasami chyba są te takie ATV-ki i inne takie mniejsze pojazdy z jednostopniową skrzynią, jak na przykład Come On, jak on się nazywał? Maverick? Maverick chyba Come On, nie? On ma tam jedną jakąś taką przekładnię śmieszną. Ale fajnie to wygląda, zobacz jak postać sobie pracuje na tym sprzęcie. Jedno koło się podnosi, znaczy dwa koła się podnoszą na zakrętach. Ale dziwnie jest, jak się przesiądziesz z samochodu, na którym dopiero co kręciłeś mocno. A chodźmy na offroady. No, jest różnica, to znaczy tak, jak jeździ się normalnymi samochodami z takimi szosowymi kołami, no to wiadomo, że na offroadzie będzie lipa, nie? I tutaj w Dekru Motorfest bardzo dobrze to czuć, to znaczy samochód od razu hamuje, wykręca go i tak dalej. Na przykład dzisiaj robiłem sobie playlistę festiwalową w Forzie Horizon 5 i miałem tam przejechać jakąś strefę, i sobie tą strefę przejechałem samochodem szosowym na oponach slickach, jadąc po shooterku. I zaliczyłem to. Nie? Tutaj w tym Dekru byłoby to raczej niemożliwe. Też wziąłem sobie autko offroadowe, no ale już chyba trochę szybsze od tego quada. Uwielbiam to Camaro, bardzo mi się podoba z wyglądu, jest takie potężne. Fajny ten przód ma, no i przypomina mi Dekru 1. O, tutaj mam ciekawe zadanie. Zrób zdjęcie samolotu nad wyspą Ford, znajdującą się w Pearl Harbor. Okej, akurat mam offroadowe autko, więc mogę sobie tutaj zajechać. Czy będzie tu jakiś samolot? Samolotu nad wyspą. Okej, mamy samolocik, mamy tutaj wyspę Ford i robimy sobie zdjęcie, cyk, i zrobione. Zobacz, gram w Dekru Motorfest na padzie od Forzy Horizon 5. Nie mów mi, co to strach, ziomek. No i wbijamy sobie na nasze zawody. Co my będziemy mieli tutaj do roboty? Uuu, jaka fajna miniaturka. No to ja liczę na jakiś nowy, ciekawy pojazd do jazdy. Uuu, ale widok. Fajnie. Ach, podobają mi się te wstawki.
Kurde, spoko opcja. Fajnie jakby można było tutaj się tak zakopać w błocie, no nie? No ale to nie jest SnowRunner, a zresztą jak chcecie obejrzeć prawdziwe kopanko w błocie, to właśnie zapraszam was na Eko SnowRunnera. O kurde, ja chyba nie tą playlistę odpaliłem. To jest jakaś inna offroadowa. Cholera. Kara poprowadziła mnie do zupełnie czegoś innego, ej. No, teraz dopiero zajedziemy. Ja wybrałem karę gdzieś tam po drodze i ona mnie zupełnie w inne miejsce zaprowadziła. Ech, okej. O, znam chyba ten wyścig. Tutaj trzeba tym Volkswagenem malutkim jechać. I pamiętam, że on był dość długi i trzeba było przez kanion nim śmigać, tak? No, ten samochód można kupić sobie w Decru 2. Ostatnio sobie odkryliśmy, że jeśli kupisz sobie nawet teraz, po zaimportowaniu samochodów do Decru, Motorfest z Decru 2 i jeśli wrócisz do Decru 2 i znowu zakupisz sobie tam jakiś samochód albo zdobędziesz, to automatycznie on przeniesie ci się do Decru Motorfest. Nie musisz się nawet tym przejmować. Jak mi nie wierzycie, obejrzyjcie sobie ten odcinek, gdzie właśnie to sprawdzałem. Fajna sprawa. A tutaj mamy takiego Volkswagena zrobionego na śmiesznie, bo to jest taki, ja nie pamiętam jak on się tam nazywał, ale był taki starszy Volkswagenik i tutaj mamy, zobaczcie jak blisko koła, jedno obok drugiego jest. Czekaj, ja zobaczę jak on wygląda ze środka. Okej, i oglądamy się za siebie. Strasznie mi się to podoba w Decru. To można się tak, wiesz, zobaczyć za siebie i widzieć cały ten pojazd, ekstra. Ale on ma jakieś tutaj, ojej, on ma jakieś tutaj wzmocnienie jeszcze poprzeczne, nie? Także powinien być w miarę sztywny, ale raczej dobrze prowadzić się to nie będzie nigdy. Jak mamy taki rozstaw osi brzydki, strasznie się to wprowadzi, jak wpadniesz gdzieś w poślizg, tragedia. Jeszcze jakieś takie normalne samochody w miarę jesteś w stanie opanować, ale to... niedobrze, niedobrze. Patrzcie jak ten zakręt wezmę. I już go tam rzucało, ale jakoś chłop opanował. Fajne autko. Szkoda, że nie ma jakiegoś śmiesznego klaksona. I pod górę. Tak, to jest najlepsze miejsce chyba na całej mapie. Poza masą różnych takich większych lub mniejszych tuneli, które lubię sobie zwiedzać. Na przykład w tej playliście japońskiej był jeden taki tunel górski. I z tego tunelu w nocy było fajnie widać miasto, ale tak genialnie to wyglądało. Najlepsze jest to, że na mapie nie do końca widać miejsce, gdzie znajduje się ten tunel, ale świetnie to wyglądało, naprawdę. No i tutaj też nie musimy się specjalnie przejmować tym, żeby wygrywać, po prostu wystarczy, że dojedziemy. Ale i tak warto zrobić tę playlistę, bo raz, dostaniemy kasę, dwa, oczywiście postępy, czyli nasza reputacja, a trzy, dostaniemy samochód, bardzo fajny Ford Bronco. Taki z deskami surfingowymi na dachu, czy tam na pace właściwie. O, 33 tysiące kasy dostaliśmy, no to hej. Patrzcie jak musimy zjechać. Całe szczęście mam samochód offroadowy. I mogę sobie chyba na przełaj, nie? Cyk, pach. Nic mu nie będzie, to Camaro offroadowe jest. Czekaj, czekaj, bo mnie tu jakoś GPS dziwnie prowadzi. Okej. Przesterowałem. Ale w tym samochodzie to nie problem. Możemy sobie spokojnie na offroadzik wyjechać i z niego wyjechać. Cyk. I już jedziemy dalej. O, tutaj mamy jakieś bardzo ciekawe zadanko do wykonania. Musimy zrobić skok na farmie samochodem offroadowym, taki jak mam teraz. I poszukajmy jakiejś chopki. Gdzieś tutaj musi na pewno być. Czekaj, ale gdzie to może być? Muszę się tu rozejrzeć. Nie ma żadnej chopki? Nie no, musi coś być. Więc musimy zrobić skok, tak? Szukamy, szukamy hopki. Tu nic nie ma.
tak naprawdę to nie musi być chyba nawet jakaś duża hopka, co? I... Czy ja muszę być na terytorium tej farmy, czy wystarczy, żeby... A jakbym zaskoczył z tej skały? Wystarczy, żeby ta farma była po prostu w obiektywie? Nie wiem. No to zeskoczę sobie z tej skały i powinno być chyba okej. Ojeju, znalazłem hopkę! Ale to prawie niewidoczne, zobacz. Dobra, robimy hopę. Oby się udało, ten samochód nie jest za szybki. Cyk, jest, mamy to. Oj, chyba w dziwnym miejscu za... W dziwnym miejscu zastopowałem, ale nieważne, zrobimy zdjęcie, 20 tysięcy do kieszeni. Zrobiliśmy jakie dziwne lądowanie. No i to możemy sobie nawet na przeła jechać i kontynuujemy nasze zwiedzanie tutaj wszystkiego dookoła. Właśnie w ogóle w jakieś takie pole wjechałem. Tak, będziemy teraz jechać w BMC, bo podczas gdy tutaj sobie dojeżdżałem, to babka mi powiedziała, że będziemy jechać w tej takiej fajnej roadsterowej BMC. No i tutaj muszę sobie ustawić kamerę na widok z kokpitu. Po jakiemu on mówi? Aike kanaka i kono awa puni. Ehui koke aku no kawa ike hoa. Okej, ale widoki fajne, nie? Dobra, i mamy naszą BM-kę. Będziemy musieli znowu zwiedzać. Weźmy sobie od razu na widok z kokpitu i tutaj będę jeździł na sekwencji. Cyk. O, mamy. Jakie fajne zegary ma. First pick. Couldn't resist. These wind turbines. Fajnie wygląda z tyłu. Pehel oye ke ho. Or rather, how you doing, my friend? Now you here. To jest w ogóle ciekawa historia z tym samochodem, bo jeden widz mnie się pytał, czy w tej grze można chować i otwierać dachy. No niestety nie można, ale wprowadzili tą funkcję do Forza Horizon 5, nie? To była taka rzecz, na którą od razu zwróciłem uwagę jeszcze przed premierą gry, bo na zwiastunach pojawiało się, że tam na przykład McLaren otwiera sobie dach, chyba Ferrari, Portofino też otwierało sobie dach, nie? I zamykało. No i fajnie wyglądają te animacje, ale ta BMK też ma automatycznie otwierany dach i tego w Fordzie już nie zrobili. Z tego co widziałem, to też te nowe samochody, które pojawiają się w Fordzie, nie mają animacji otwieranego dachu, tylko mają coś takiego, że naciskasz sobie zmianę dachu i ten dach ci, wiesz, znika ci pojazd, przyciemnia się ekran i pojawia się nagle auto bez dachu, nie? Tak chyba w przypadku jest któregoś Huracana? Któreś Lambo ma taki też automatyczny dach i tego też tam nie zrobili. Chyba Audi też jakieś jest. Był na pewno taki samochód i teraz dużo jest takich autek, które no nie mają tego animowanego dachu, nie? Więc tylko te samochody na premierę, które gdzieś tam miały od samego początku ten otwierany dach, wiesz, tą animację i wszystko, to tylko one mają ten dach otwierany. Pozostałe samochody już niestety nie. Trzeba przyznać, że ładnie brzmi ta BMW. Bardzo ładny dźwięk zrobili. I tak przenosząc sobie na przykład z Decru 2 samochody do tej części, to raz, że one ładniej wyglądają, ale też dźwięki się całkowicie pozmieniały. I niektóre auta brzmią, no tak przeciętnie, to inne, no naprawdę jest sztos. I w przypadku tej BM-ki jest znaczna poprawa. O, tu jakieś doki są nawet. O, nie byłem tam jeszcze. Myślałem, że już takie główne lokacje sobie zwiedziłem w tej grze. Jezu. Ach. Dopiero grałem w Fordze i w Fordzie jakby kiera sama kontruje to, w jaki sposób się samochód zachowuje. Znaczy,
imituje mniej więcej to z rzeczywistości, tutaj natomiast to nie działa, no. Nawet włączyłem sobie taką asystę, która robi przeciwskręt w kierunku toru ślizgu samochodu, ale to nie działa. Nie działa tak jak powinno, może to tam kiedyś naprawię, chociaż wątpię, zobaczymy. No i jak ci wchodzi samochód w poślizg, no to niestety ciężko jest go opanować. Ale czekaj, zerknijmy na te doki. O, to gdzieś w tą stronę, tu, o! Tak, to gdzieś tutaj jest, muszę zniszczyć znowu ogrodzenie, myślałem, że sobie tu przejadę. A, o, jest jakaś hopka, jest statek. Tak, jest jakiś duży statek. Tutaj w ogóle z kontenerów zobaczcie, co jest zrobione. To jest taka strefa driftu. O, można zrobić sobie zdjęcie? A, zróbmy sobie. To jeszcze jest z Liberty Walk. Jakieś zadanko. I muszę Mazdę mieć, terminal kontenerowy i zrobić kontenery. O, jak fajnie. Czekaj, bo mi się to nie podświetliło tak, jak powinno. Moment. A, chyba, że już się zrobiło, tak? Zaliczy się? O, zaliczy się, dobrze. To przy okazji sprawdzimy driftowanie w dokach maździochą. Ojej, to driftowanie tutaj. O Boże. Lekko skręcisz w drugą, już się samochód obraca. Trzeba tak na prostych kołach lecieć, prawie że. O, tu już się kończą doki? O, okej. Chciałbym tymi dużymi pojazdami pojeździć. Fajnie jakby zrobili taką misję, nie? Tu w ogóle... Tu, aha, bo tu będzie taki motorfest driftowy, tak? Ojej, ale ciężko. Ty, można wjechać na ten statek? Pokaż. Nie no, niby jest możliwość wjazdu. Pewnie można samolotem na tym wylądować i sobie tam pojeździć, nie? Fajne te doki. O! Właśnie Kara podpowiedziała mi, że spodoba mi się następny pojazd, jakim będziemy jeździć w naszej playliście, która skupia się na zwiedzaniu. Ciekawe jest to, że na poprzednim wyścigu ja mogłem, nie mogłem używać nitra, a przeciwnicy moi, czy towarzysze podróży, włączali sobie nitro. Miałem wyłączone nitro w tamtej BMC, co jechałem. To jest dziwne, no ale już. Dojeżdżamy sobie do kolejnego wyścigu. Ale budynki ciekawe tam są. Fajnie to wygląda. O, jest wulkan. Może będziemy musieli na wulkan pojechać. Oby. Dobra, będziemy jechać jakimś Fordem. A, Bronco, okej. Okay. Let's go. To jest chyba to Bronco, które zdobędziemy z tej playlisty. Będzie już nasze. W sumie to na sekwencji chyba lepiej, nie? Z tego co pamiętam, Bronco ma dużo biegów. Silnik 2,7. Czterocylindrowy? Chyba czterocylindrowy, albo pięcio. I brzmi bardzo podobnie do Fordzy. I zobaczcie, jak ładnie się tutaj ruszają te rzeczy z tyłu na pace. Prawie jak SnowRunner, kurczę. 10 biegów aż tutaj mamy. Zobaczcie, jaka offroadówka. O, co jest z tą drogą? Czemu ona taka pofalowana jest? Będziemy na niej wyskakiwać, jak będziemy jechać 400 na godzinę, czy jak? Ej, patrzcie, teraz nie mam nitra. Nie miałem włączone, normalnie w jeździe dowolnej, a teraz jest wyłączone. Może mi się wyłączyło. O, tutaj jest przed nami ten fajny Hammer. On jest do zdobycia w Decru 2. I wiecie, jak tutaj jest, jak to jest, że jak w Decru 2 zdobędziecie sobie jakiś samochodzik, to będziecie mogli... On się automatycznie przenosi do Motorfesta, jeśli oczywiście włączycie sobie synchronizowanie tych samochodów. To jest absolutnie fantastyczne. Wyobraźcie sobie, jakby w Fordzie Horizon 4 można było coś takiego zrobić, że zdobywasz sobie tam samochody jakieś unikalne, które są do zdobycia tylko i wyłącznie w Fordzie Horizon 4 i przenoszą ci się do piątki. Wow! Sztos, naprawdę. Uuu, ale wielki ten wulkan jest. Tak się zagadałem, ale patrzcie, jak kościono, ty. Wow, robi robotę.
nie? Tutaj jest taki bardziej stromy podjazd jak w Fordzie Horizon. I ja już to testowałem, Monsterem tam próbowałem podjechać jak grałem w betę. No i nie dałem rady podjechać pod szczyt, musiałem taki znaleźć delikatniejszy podjazd. Ale fajnie to wygląda tutaj. This black sand comes from that volcano. Dużo lepiej to wygląda, jak już wiem, że te postępy będą zapisane na moim koncie, a nie jak beta się skończy, to mi znikną, nie? To jest jakieś takie bardziej przyjemniejsze, wiesz, ta jazda tutaj i tak dalej. Myślałem, że pojedziemy sobie na ten wulkan, że będziemy tam podjeżdżać, a tutaj my jeździliśmy po prostu na dole. No ale jeszcze mamy parę rzeczy do zrobienia w tej playliście, także może na ten wulkan będziemy musieli wjechać. Sprawdzam, czy po tym wyścigu dostałem tego Forda, ale jeszcze nie mam, no, jeszcze mi go nie dali. Weźmy sobie tą rajdóweczkę i jedźmy na następny wyścig. 6 km stąd, uła. Tak, następna wycieczka będzie po wulkanach. Super, ale teraz tutaj mi się pojawiła jakaś część. Chyba w dobrą stronę jadę. Czekaj. Tak, do wraków musimy jechać. Uwaga, co tym razem? O, zboczyłem trochę z kursu. Gdzieś tutaj? Już jestem bardzo blisko, czekaj, do wody? Gdzie to jest? Tam? No co ty, jak fajnie ukryte, zobacz. Zabieramy skarb. Znowu pojawiła się okazja do zrobienia zdjęcia. Muszę zrobić zdjęcie wraku samolotu i z pojazdem takim offroadowym. Dobrze. I to jest u źródeł rzeki. No to zobaczmy. Źródło rzeki to wygląda trochę jak tu. I czy jest rozbity samolot? Coś widzę. Czekaj. Tu jakby kadłub. Jest! Tak szybko znalazłem? Okej. To robimy fotę. I zrobione. I 22 tysiące znowu do kieszeni. No i to mi się podoba. Elegancko. Dobra, no to jedziemy dalej. No, ja tak lubię sobie po drodze robić sobie te zadanka, gdzie musimy coś tam zrobić, jakieś zdjątko, bo wiesz, to się szybko robi. Tutaj widzę, że jest jakiś kolejny Motorfest, kolejna playlista. Już właściwie jestem bardzo blisko. O, tu też jeszcze nie byłem, w wielu miejscach jeszcze nie byłem, tutaj w Motorfest. Jedziemy. Akcja ratunkowa. Uolohe paho oino pelekeokua. Kawa hine vela ena eno okalua. Dobra, dostajemy sobie to Camaro. Czy będziemy jechać sami? E a e ana ina ala mena ale. E mo olelo awane e kaua nona. Ale widok fajny, co? W ogóle można wjechać w chmury, wjeżdżając na ten wulkan. I wtedy jesteśmy w takim mgle jakby. Dobre to jest. Okej, mamy sobie Camaro. Takie starsze. Ale jest też nowe Camaro, widzę. Są też motocykle. Proszę bardzo, samochody i motocykle. Oh, how's it, friend? Ciekawe, czy są faktycznie takie mieszane wyścigi, gdzie jedziemy motocykle kontra samochody na przykład? No, na razie mamy taki pokazowy wyścig, nie? A, faktycznie miałem wyłączone we wspomagaczach nitro. Teraz sobie włączyłem z powrotem. Także już mogę przyspieszać. To ciekawe, bo miałem wyłączone chyba na wyścigi, ale w jeździe dowolnej normalnie nitra mogłem używać. Dziwne. O tak. Tutaj wokół tego wulkanu są normalnie zrobione drogi asfaltowe.
Tam można blisko podjechać, ale na sam wulkan, żeby wjechać, tam żadnej takiej asfaltowej drogi nie ma, tylko offroadowej. Co jest chyba dosyć oczywiste, ale wulkan jest wygasły. On nie jest chyba aktywny. Może, znając twórców The Crew, może kiedyś zrobią coś takiego, że będzie specjalne wydarzenie i ten wulkan wybuchnie, będzie miał erupcję. No, to by było bardzo ciekawe. Oni potrafią robić naprawdę ciekawy content do The Crew 2, dużo rzeczy pododawali. Takich interesujących, nowe mapki, nowe takie tory, wiesz. Normalnie masz, jakaś tam wyspa nagle się pojawiła w grze, na której można było ścigać się takimi futurystycznymi samochodami. Dodali takie pikselowe wyścigi, ostatnio zresztą jest ich powrót i pododawali kilka nowych do The Crew 2 po premierze Motorfesta. Sometimes calm, sometimes explosive. I hop! O, prawie wyglądowałem do tego Challengera. Ale fajnie, kurczę. Te góry tam w tle, dobrze to wygląda. Takie, to są takie bardzo mocne przewyższenia, zauważyłem. Mapa jest oczywiście mniejsza niż w The Crew 2. Nie wiem, czy jest mniejsza niż w Forza Horizon 5. Ale wydaje mi się ciekawsza, chociaż Forza Horizon 5 ma na pewno lepiej, więcej szczegółów, więcej detali i jest bardziej przemyślana. Tutaj tak w niektórych miejscach mam wrażenie, że te rośliny są po prostu tak zrobione na odpierdziel, nie? Podczas gdy w Forza Horizon 5 mamy na przykład dokładnie zaplanowane pola, dokładnie posadzone drzewka, tak jak to jest w rzeczywistości. I mamy taką ułudę troszeczkę tego, że ten świat wygląda bardziej realnie. Tutaj tego nie ma. Tak, te rośliny wydają mi się bardzo sztuczne w The Crew 2, The Crew Motorfest. Bardziej sztuczne niż w Fordzie. O, może tak. I cyk. I skończone. Takie zdjęcia sobie zrobiliśmy po drodze. One się robią automatycznie, to chyba nawet nie jest mój samochód ten, który był na tych zdjęciach. Tak się w ogóle zastanawiam, czy w Motorfeście później, jak się przejdzie te wszystkie playlisty, to czy będę mógł kupić sobie jakąś swoją chatę albo coś takiego? Czy zawsze będę zaczynał w tym hubie dla społeczności? Bo jednak chciałbym mieć jakiś taki swój domek, jak wiesz, w Fordzie sobie kupujesz i sobie tam zajeżdżasz, parkujesz. Fajne to jest takie, nie? No nic, zobaczmy. Teraz będziemy mieli Dodge'a Challengera? Ale w trybie... Tak, Challenger SRT 8 będziemy mieli w trybie offroadowym, czy raczej w wersji offroadowej. Zobaczymy, jak te offroady w ogóle tutaj wyglądają, bo tak chwilę sobie jechałem gdzieś tam na przełaj, ale jak właśnie jest z tym błotem? Wiemy, że można się zakopać, bo już żeśmy to testowali, nie? Ale fajne te widoczki są. Dobra, no i jedziemy. Ciekawe, czy będzie miał napęd na 4 koła, nie? O, zakopał się, tak. Fajnie to wygląda, nie? Znaczy wygląda fajnie, ale oczywiście nie da się tak rozwalić ziemi jak na przykład w SnowRunnerze. Tutaj nie ma takiej fajnej gleby. Ale rzuca i przyjemnie się jeździ. A tutaj faktycznie chyba mamy napęd na tył, tak coś czuję. To jest też śmieszne, nie? Bo po każdym z tych wyścigów wydaje się taki gracz Fordzy jak ja na przykład, wydaje mi się, że powinienem dostać jakiś samochód, nie? O kurde, co oni się tak porozwalali tutaj? A tu zero jakichś nowych samochodów, po całej playliście dopiero dostanę jakieś auto i to też, tak wiesz, wyjątkowo, nie? Bo to jest jakby początek gry. A w Fordzie to tak, wheel spin, super auta, wszystko od razu na początku masz. Tutaj nie ma tak lekko. A widzę, że też, 370 w wersji takiej offroadowej się tu pojawiła. To jest chyba stary Challenger, ten, którym ja jadę, nie? Nowsze mają inne te lampy z tyłu czy coś. O, i wjeżdżamy właśnie na ten taki... No to takie jakby błoto w lesie? W dżungli. Weźmy sobie jedną kamerę. O!
Co się dzieje z tym błotem? No widać, że coś tam spod tych kół nam leci, nie? Ale to jest raczej takie, jakieś tam pewnie ślady też zostawiamy za sobą. Jak ciasno. Yeah. Udało się nawet wejść, dobrze. O, tu jest fajnie. Takie wysokie, gęste drzewa, jakieś takie zarośla. Jaka dziwna miejscówka. Kurde, jak ślisko, ty. Tutaj chyba są jakieś takie typowe zawody. Bo zobaczcie, skądś kojarzę takie zawody Bacha, one się chyba nazywały? Coś takiego. I są rozgrywane właśnie na takich błotnistych torach, takimi samochodami, pojazdami z bardzo wysokim prześwitem. A! Mamy ciekawe zdjęcie do wykonania. Tęczowe widoki, plaża Makua. I musimy zrobić tutaj zdjęcie o zmierzchu samolotu na tle czarnej plaży. Czarna plaża dlatego, że to jest taka plaża powulkaniczna z tym błotem wulkanicznym. Ale gdzie jest tutaj samolot? A, że ja muszę mieć samolot, okej. To wciskamy guzik samolotowy. A mogę stać? Mogę stać. No dobra, i teraz sobie robię zdjęcie. I wystarczy, że wybiorę zmierzch. O! A widać tą czarną plażę? A, bo to tam ma być, tak? Okej. Czekaj, mam nadzieję, że ją złapię. Nie, no muszę chyba tam samolotem podlecieć. Okej. No i teraz musimy wybrać sobie zmrok, zmierzch. Okej. I robimy foto. I gotowe, super. O, tu jakiś skarb jeszcze jest. Tak, chyba tutaj na samym końcu będzie, na tym takim półwyspie. Jest! Ej, fioletowy! To ten chyba taki... Nie, jeszcze jest złoty. Fioletowy jest taki całkiem dobry, ale złoty jest najmocniejszy skarb. Zobaczymy, ile za to kasy jest właśnie. 8000 expa i 35 tysięcy kasy! O człowieku! Dużo! Ej, ja zauważyłem, że te skarby są tutaj poukrywane zawsze w tym samym miejscu. A wiesz, ta mapa nie jest tak duża jak w Decru 2, więc pewnie zaraz powstaną jakieś mapki, które będą pokazywały dokładną lokalizację wszystkich tych skarbów. I wiesz, tak dziennie będzie można sobie to wszystko po prostu oblecieć jakimś samolotem i zgarnąć skarby, nie? Tak się zastanawiam, to jest dobry plan. O, będą łodzie! O, łodzie na kierownicy, ale czadzik! O tak! Aha, czekaj, ja sobie muszę tutaj widok chyba z maski dać. Nie wiem, spróbujmy na razie tak. Nie muszę biegów zmieniać, ale wolno rusza. No ciekawe. Dobra, zmieniamy kamerę. Podejrzewam, że ze środka będzie mało widać. O, ta kamera jest genialna. Wow, zobaczcie na tą wodę na masce. Ale fajnie. W ogóle pierwszy raz jestem w wyścigu w The Crew Motorfest z innymi łodziami. Tutaj jest tak, że jak się wpływa w tą taką wzburzoną wodę za innymi motorówkami, no to się wolniej płynie. Trzeba raczej tego omijać, unikać. Tak, wzburzone wody. Tutaj właśnie mamy taki samouczek odnośnie tego. To jest tak samo jak w Decru 2. W Decru 2 też trzeba było tego unikać. To nie jest taki wyścig bardziej... zapoznawczy. O, ale fajnie. I tutaj nie musimy się skupiać na tym, żeby, wiesz, wygrać, nie? Ale widzę, że ruchy kierownicy nie są zsynchronizowane z ruchami w grze. To tak trochę słabo wygląda. Bo w innych pojazdach działało to dobrze. Jaka hopa. Nie, dziwnie to wygląda. W innych motorówkach patrzyłem i to działało, były ruchy mojej kierki zsynchronizowane. Mało tego, jak płyniemy sobie tutaj wodą, to też działa force feedback na kierce. To jest świetne. Ale mało widać przez te szyby, kurde, bo to takie malutkie jednak jest, nie? No ale da się ścigać, tak mniej więcej widać, co się tam dzieje. Mimo wszystko wolę tą kamerę chyba na masce, ona jest taka najciekawsza, wiesz. Najładniej wszystko widać, o. Cyk, i będzie hopa. Juuu.
on a Navy ship? Yeah. Whoa. This swell must make fishermen happy. Taste the ama ama if you can. Ekstra. Oh, no. Cały czas gaz do końca cisnę. Staram się omijać chopki, żeby jak najszybciej przejechać. Żeby ich tam powyprzedzać z przodu. O, na przykład tutaj. Cyk. Ale ja mam jakąś chyba wolniejszą łódź czy coś. Nie mogę ich tam podgonić. Od dzisiaj akurat rozbili. To elegancko. Ale patrzcie na tą wodę. Mi to przypomina jakiegoś Far Cry'a starego. Tam były takie właśnie rajskie klimaty, co? I skończone. 5 minut mi to zajęło. Ej, trzeba przyznać, że ta playlista jest najdłuższa ze wszystkich, jakie do tej pory robiłem. Jeszcze jej nie skończyłem. Chyba będziemy musieli jeszcze coś z motocyklami i samolotami robić, skoro teraz mieliśmy łodzie. No zaraz zobaczymy, co nas czeka dalej. Zdobyto pojazd! Ej, to jest... Ooo! To jest moja furka? Nice! A ja tu mam jeszcze kilka łodzi, a chyba to proto już miałem wcześniej. Ale mam jeszcze coś takiego, to jest najfajniejsza łódka, dlatego że na niej z kokpitu fajnie wszystko widać. Weźmy sobie do niej części, powsadzajmy, o. I teraz będzie się super pływać. I patrzcie, teraz bierzemy sobie widok. Mamy ten zewnętrzny, co jest fajny oczywiście, ale... Jeszcze mamy ten ze środka i on jest kapitalny. O ja. To jest zajebiste. Kurde. Tak patrzę, że tutaj przez te mokradła chyba damy radę przepłynąć jakoś. Spróbuję i potem będziemy musieli się dostać tutaj, to wskoczę sobie na tą wysepkę, zmienię na samochód i pojadę sobie tu. No tak myślałem, będziemy mieli zabawę z samolotami, ale najpierw zobaczmy, czy w ogóle tutaj da się przepłynąć. How about some elevation? Okej, okay, tak, widzę, że można, tylko że to są takie jakby błotniste tereny, jakieś mokradła. Tutaj chyba będziemy tymi małymi łódkami się ścigać, nie? Tak coś czuję. I uwaga, uwaga, przełączamy się na samochód za 3, 2, 1. Oh yeah! Pięknie! Udało się. Teraz będę miał misję z samolotem jakąś. Zaraz zobaczymy. Still got it. I tak. Tutaj już widziałem na miniaturce, że to będzie samolot. Więc ja chyba nie chcę latać na kierownicy. Weźmy sobie pada do ręki i na padzie będziemy sobie śmigać. Uuu, jaki stary. No nic, zobaczmy. Ja chyba go kojarzę z War Thunder. War Thunder. Ciekawe, czy twórcy zbejtowali nas tu trochę, żebyśmy tunelem przelecieli tam na dole? No ciekawe. A, okej, wiem co to jest. Tutaj musimy... Wow, ale ten samolot driftuje! Tak jak skręcam tylko ogonem, to on tak trochę w bok jeszcze leci. Trudny w kontrolowaniu jest. Ja sobie wyłączyłem te asysty, które... Wow, ale dziwnie! Ja jestem przyzwyczajony do Dekru 2! Tutaj samolotem się lata dużo trudniej. Podoba mi się! Okej. Okay. Okej. Okay. Tak driftuje bokiem. Ja już latałem tutaj samolotem sobie, jak tam chciałem gdzieś szybciej się dostać, ale... Nie latałem takim starym, jak ten. I jak się za bardzo przechylimy, to gdzieś tam spada w bok. Ekstra. Cyk. I tutaj oczywiście musimy pod odpowiednim kątem sobie wlecieć w bramkę. Takie jest nasze zadanie. Osoby, które grały w Dekru 2, nie trzeba im tego tłumaczyć. O, jakiś bardzo długi jest ten wyścig. Jest i wulkan. A właśnie, przecież mamy tutaj widok z kokpitu chyba też. Okej. Nic prawie nie widać. Ale trzeba przyznać, że jak na taką grę, to zobaczcie ile oni musieli kokpitów zrobić. I działają tu normalnie zegary, stary, zobacz. Wow.
Ty, jak dodajemy nitra, to gość robi coś paluchami, ty. Ty, możemy się popatrzeć. O, ho, 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 ho. Ale fajne. Ale widzisz? Ale śmieszne. That's the Keck Observatory. Go there when the sun is still low. You simply must immortalize this moment. Dobra, kątem. Hop. I mamy. Tutaj widzę, że jest taka szybka. To chyba był celownik, tak? To jest jakiś tam wojskowy samolot, ale ta szybka znika nam interfejs, część interfejsu, widzicie? Tutaj taka przed nami. Ale śmieszne. No i zbliżamy się do lądowania, hop. Czy ja mam wylądować? Chyba wystarczy zahamować, cyk. Koła chyba sam... okej, nawet nic nie muszę robić, spoko. Ty, ja dostałem ten samolot. Nie żeby mi się podobał, znaczy ciężko się nim latało, ale tak driftował śmiesznie. Zwłaszcza jak tym ogonem się ruszało lewo-prawo. Jest taki trudny w prowadzeniu, czy w pilotowaniu. Popatrz, cyk. I on tak trochę jeszcze bokiem leci. Bardzo fajne uczucie. Jest powolny. Zupełnie inaczej się te samoloty zachowują tutaj w Motorfeście. Fajnie, że to poprawili. I mamy kolejne zdjęciowe zadanko. Zrób zdjęcie pojazdu poziomu Street Tier 2 o świcie na tle graffiti Smocza Fala, które znajduje się w rejonie panelu Kakaoko. Kakaoko. Dobrze. O, czekaj. Czy ja coś tutaj minąłem przypadkiem? Graffiti Smocza Fala. Smocza Fala. Czekaj, bo to tak jakby tutaj jest. Ale gdzie ta Smocza Fala? Tutaj jest ten obszar Kakaoko. O, dobra, jest smok. To będzie to, ale fajne ciężarówki. Dobra, jestem niedaleko tego. To było koło tego portu lotniczego. Zajedźmy sobie, cyk. Ała. I jesteśmy, to jest tutaj. No i mamy samochód odpowiedni, teraz wystarczy tylko zrobić zdjęcie o świcie. Cyk, i wybieramy sobie świt. I robimy foto. Gotowe. Nie było widać tej fali, bez sensu trochę. Porę dnia tutaj wybrali, no ale jest. Dobra, i tutaj tak naprawdę niedaleko mamy kontynuację naszej playlisty, która jest potężnie długa. Same wyścigi trwają mega długo, nie? Po 5 minut, po ten. I takich tu jest kilka. No to idzie. Ale teraz chyba będziemy mieli samochód, tak? Tak. O! Pamehana Michaela. A hau oli. Maino keola. Ualohe paha oeno maui. Mauja pi. Ja nie wiem, co on gada, muszę czytać. Ikala. Maui nuja iwa. Okej, i będziemy mieli wyścig miejski. Gotowi jesteście? Tutaj chyba manualna skrzynia, nie? Jedziemy. O się. Ty, jakie nieregularne rury wydechowe w tym samochodzie. Te skrajne dwie po bokach są większe, a ta środkowa jest taka malutka. Te końcówki. Ciekawe. O, ale dobrze się prowadzi ta fura. No, poprzednio jechałem tymi offroadowymi. No to teraz to przeskok jest. Super. Całe miasto musimy tu objechać. Cyk, cyk. I hopa, uwaga, to jest to największa chyba w grze, gdzie skaczemy na budynek. The race is getting crazy. Don't miss the next one. No tak, The Crew jest szalone, nie ma co ukrywać. Tutaj chciałem wam tylko powiedzieć dla osób, które są nowe w The Crew, że możecie też używać nitro w powietrzu i ono też dodaje wam prędkości. Oni w którejś aktualizacji wprowadzili to do The Crew 2, bo chodzi tu o to, że gracze nie korzystali z hopek
podczas wyścigu, no bo one zwyczajnie hamowały, nie? Gdzieś tam musiałaś wyskoczyć i tak dalej. Więc ludzie nie korzystali z tego, no i twórcom było trochę smutno, że tam zrobili dla graczy specjalnie hopki, a gracze z tego nie korzystają, bo jest wolniej. No to dodali właśnie możliwość boostowania sobie samochodu podczas skoku, ale tutaj spieprzyłem sprawę. I końcówka, dotarliśmy na festiwal, czyli do miejsca, gdzie chyba zaczynaliśmy całą tą playlistę, zgadza się? To by chyba oznaczało, że to będą ostatnie zawody. Nie spoilerowałem sobie, bo nie chciałem, żeby... No nie chciałem wiedzieć, po prostu chciałem, żeby ta gra mnie zaskoczyła. Tak się zastanawiam, bo ja nie kończyłem cały czas tutaj na pierwszej pozycji, ale w momencie, kiedy kończyłem sobie na trzeciej, to dostawałem samochód. I tak się zastanawiam, czy jak kończyłbym każde zawody w pierwszej trójce, to czy bym dostawał furę z tych zawodów? Tak, jedziemy odebrać naszą nagrodę, ojej, tyle czekania, tyle jeżdżenia. No trzeba przyznać, że tutaj nie było takiej nutki rywalizacji. W tej playliście chodziło tylko i wyłącznie o to, aby sobie, wiesz, pozwiedzać te tereny, nie? Żeby zobaczyć, posłuchać tych opowieści o tym, o czym jest ta cała mapa, ta cała okolica. Tak, dostajemy tą specjalną wersję Bronco i ona będzie nam potrzebna do zrobienia jednego zadania fotograficznego, bo właśnie to Bronco musimy sobie wziąć i zrobić w jednym miejscu zdjęcie. Nawet w tym miejscu byłem, żeby tą fotę wykonać, ale nie miałem jeszcze tego Bronco, bo jeszcze cała playlista była do wykonania. I proszę bardzo, zajeżdżamy sobie, odbieramy, jesteście gotowi na to? Ja jestem. Proszę bardzo, jest Bronco. Z tymi takimi deskami surfingowymi z tyłu, z tymi takimi dopływania rzeczami. I cyk. Kurde, fajny jestem wstęp. Powinniśmy, każdy samochód, który kupimy, powinien mieć właśnie takie intro, nie? I proszę bardzo, jest! Odblokowaliśmy sobie Bronisławę, superowo. Dostałem 75 tysięcy dodatkowo. Tryb spersonalizowany, odblokowany, okej. Okay. Wyzwania odblokowane, spoko. No to idziemy sobie dalej. I następne... Tak, teraz zrobiliśmy sobie Hawaii Scenic Tour, a potem zrobimy sobie Offroad Addict. Właściwie to... A, tu mamy nagrodę nawet. Ivory Tower, a IVT to jest ten taki fikcyjny samochód, który oni zrobili. I tu jest drugi taki. O kurde, ja już mam tutaj wyzwanie do ogarnięcia. Zaczekajcie, zrobimy sobie jeszcze zdjęcie. Co musimy tutaj mieć? Osiągnij prędkość 200 km na godzinę w szerokim zakręcie z bandą w miejscu o nazwie... Co? Osiągnij prędkość 200 km na godzinę w szerokim zakręcie z bandą w miejscu o nazwie Tereny Motorfest w trybie swobodnej jazdy. Należy wykonać przy użyciu Ford Bronco. Dobra, no... ale... Tereny Motorfest. Czekaj, przypnij, tak. Oczywiście sobie to przypinamy. Ale gdzie to będzie? Gdzie to są? No tutaj są tereny Motorfest, tak? To chyba chodzi o to. Tak? Bo tutaj mamy bandę, ale nie wiem, nie jestem pewny na 100%, nie wiem. Ty. Czekaj, jeszcze sobie to zobaczymy. Prędkość w trybie swobodnej jazdy. Dobra, przejedźmy się po prostu po tych terenach Motorfest. I sprawdźmy, w którym momencie zareaguje, coś się pojawi, bo wydaje mi się, że w szerokim zakręcie z bandą. Czekaj, to chyba w drugą stronę będzie. W ogóle wypadałoby tego Bronisława trochę ulepszyć, bo ja nie wiem, czy... O, to będzie chyba na wprost. Ja nie wiem, czy on osiągnie taką prędkość bez żadnego ulepszenia. Mamy jakieś tam ulepszenia, ale top. Nie wiem, czy to wystarczy. No, pokazuje mi, że nie osiągnę takiej prędkości tym autem. Że jego prędkość maksymalna jest powyżej 200 km na godzinę. Ale ja tutaj któryś samochód sobie ulepszałem z tej klasy.
I on powinien mieć części powkładane. Nie no, coś mi się pokićkało, nie miałem części. No ale zobaczymy, czy to w ogóle zaliczy. Powinno mi się pojawić, że coś tam robię, ale czy ja osiągnę 200 km na godzinę? Czekaj, nitro, no tak, przecież mam tu jeszcze nitro. To lekko. Dobra, tutaj mamy szeroki zakręt. I... Ej no! Czekaj, a zbierz to. No to? Co ja tam zrobiłem? Ej, zrobiło mi się to? Nie wiem, tu wyskoczyło mi kilka różnych zadań nagle. A gdzie jest tamto? Ej, o co tu chodzi? Nie wiem, no czegoś nie zrobiłem, coś mi wyskoczyło inne i zniknęło mi tamto zadanie, które chciałem. W ogóle zwróciliście uwagę, że tutaj ruszają się te wszystkie gadżety z tyłu, nie? Ta deska, te takie rzeczy do pływania, pontoniki. Fajne to jest. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z The Crew Motorfest. Będziemy sobie robić playlistę offroadową. A tymczasem trzymajcie się. Do zobaczenia. Hejas!